Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Bergara Budowniczego. Witajcie w kolejnym odcinku prac nad rowem, aby wpuścić do niego później ryby. W poprzednim odcinku robiliśmy to i to. Tak BTW, to poprzedni odcinek macie tutaj. Jakby ktoś się widział, w co wątpię, to sobie z nich sprawdzi. Dobra, nieważne co było kiedyś, ważne co będzie dzisiaj. Dzisiaj za pomocą łopaty będziemy poszerzać i pogłębiać nasz rów. W sumie jeszcze nie wiem, jak to będę robił i nie wiem, jak sam będę to robił. Pozdrawiam kolegów. Ale myślę, że jakoś nam się uda, więc może zaplanuję, co dzisiaj będę robił. Więc po prostu chcę sobie dzisiaj tutaj trochę pokopać, żeby ten rów nie był taki brzydki, dziwny. Chcę tutaj te boki zrobić trochę bokami lepszymi za pomocą łopaty. To, co wykopę, będę pakował na taczkę i wywoził. A przynajmniej spróbuję. Dzisiaj wszystkiego nie skończę, ale dzisiaj zacznę, więc w sumie... Może pies mi w sumie pomoże. Ej, dawaj, bierz łopatę, Marek, bierz łopatę. Trzymaj łopatę. No trzymaj, albo zjedz. No jak nie chcesz mi pomagać, to po co tak za mną chodzić, no. O, dobra, idź. Więc co, może spróbujmy zacząć, jak to by miało wyglądać, nie wiem. Kopnę sobie tutaj, jestem oczywiście w ubraniu roboczym. Kurczę, ale tutaj zaraz, no i takie coś teraz muszę wyjmować na taczkę. Dwie lewe rękawice się przydadzą. Dobra, ludzie, mam tutaj w taczce to, ale się zmachałem. Wykopałem tyle i przyszła mi na myśl taka myśl, co te psy robią tam. Zabawy jakieś ostre. Że nie będę tego całego rowu tutaj tak pogłębiał, tylko jakiś taki kawałek zrobię, no bo tyle to ja bym musiał mieć tutaj z 10 chłopa. A jestem tylko jeden. Dobra, więc teraz muszę wywieźć tą taczkę. Dobra, więc na dzisiaj to wszystko, ale dzisiaj tylko tak liznąłem temat i to może wyjść, więc jutro lecimy dalej z tematem. I teraz mam taki nowy pomysł, że tutaj do mostku po prostu zrobię to wszystko tak tutaj jakoś ładnie. Tak jak tutaj zrobię, właśnie widzicie to, co dzisiaj zrobiłem, więc tak jak tutaj zrobię tutaj od mostku i do. Na razie to nie wygląda jakoś super, ale myślę, że będzie i że ryby będą się tutaj komfortowo czuły. Więc widzimy się jutro. Dobra. Jest już jutro, a tak naprawdę jest dzisiaj, bo jutro było wczoraj. Dokładnie tak. Lecimy dalej z kopaniem i z wywożeniem. I dzisiaj już chcę skończyć tą robotę. Ujajo. Dzisiaj już kończę. Jutro lecimy dalej. Witajcie w trzecim dniu mojego kopania rowu. Już dzisiaj trochę kopałem, znaczy trochę, bardzo dużo, zaraz wam pokażę, co zrobiłem. Dokopałem już prawie do samego mostku, tutaj. No i zaraz sobie coś zjem i będę dalej kopał jeszcze tutaj trochę pokopę, żeby było fajnie i ładniej. Tutaj to trzeba wysprzątać trochę stąd. I tak zaczyna się tutaj odtąd, idzie dalej, dalej, dalej i aż do mostku tam wykopałem. Jest tutaj trochę pogłębione, poszerzone, w niektórych miejscach jest głębiej, w niektórych mniej głębiej, ale tutaj jest straszny muł, po prostu wchodzi od razu cała noga, jak się tutaj... I ja myślę, że jest spoko i fajnie, teraz jeszcze wykopę w kilku miejscach po tej stronie i będzie git. Więc ostatnia taczka jakiegoś gówna i lecimy z podsumowaniem. No hej ludzie, było ciężko, było bardzo ciężko. Ale się udało. W tym miejscu tutaj jest najszerzej, a tam dalej no już jest normalnie. Trochę pogłębione, trochę poszerzone. Myślę, że jest dobrze.
a z drugiej strony będzie normalnie. Jeśli oglądacie do tego momentu, to zostawcie w komentarzu hashtag rów. Co do tych tutaj zapór, to woda nie powinna zmyć tego mułu, bo jest on twardy i myślę, że wszystko wytrzyma. Wywiozłem naprawdę mnóstwo taczek i było strasznie ciężko. Ciężej niż pewnie sobie myślić. Tak wyglądają moje kroksy. Chodzenie w takim mule jest naprawdę ciężkie. Tutaj mam profesjonalne schodki, żeby sobie po nich wejść. Tyle tego wszystkiego wywiozłem. Więc w komentarzach możecie pisać jeszcze, co jeszcze mogę w tym rowie zrobić. Jeśli chcecie, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę za tą ciężką pracę i ja się już z wami żegnam, ponieważ nie mam już pamięci w kamerze. Narko.